małżeńskie, życie rodzinne, jakieś zainteresowania, hobby, dużo, dużo, dużo muszę jeszcze zrobić, a nie znajdujemy czasu na robienie tego, co jest najważniejsze. Zostawiając, a może właśnie na starość będę miał czas na przykład poświęcić się studiowaniu i praktyce. Po pierwsze, właśnie nie mamy gwarancji, że dożyjemy starości. Po drugie, może nawet jeśli będziemy mieli wolę i ochotę, to nie będziemy w stanie tego robić tak w pełni. Więc to zapracowane lenistwo to oznacza właśnie takie postawy. No tak, chciałbym medytować, no ale przecież obiecałem jeszcze, muszę tylko zadzwonić do kolegi, potem już siadam na poduszkę, aha, jeszcze śmieci tylko wyrzucę, aha, jeszcze tylko zrobię to, jeszcze tylko tamto, o, dzisiaj już za późno, to dobra, jutro sobie pomedytuję. I tak to można odkładać z dnia na dzień. Ja nie wiem, być może wam tutaj już to opowiadałem, to mi wtedy wyłączcie od razu głośnik, jeżeli jest to znana wam historyjka. W internecie krążył kiedyś taki e-mail, on mi zawsze przy okazji tego mówienia o pilności, zawsze mi to przychodzi do głowy. Ten e-mail mówi, co prawda to nie była buddyjska historia, mówiła o pewnym wykładowcy, który miał dla biznesmenów lekcję dotyczącą układania swojego kalendarza, swojego czasu. I ponieważ miał tylko jedną godzinę lekcyjną na to, nie wiedział, jak to wszystko zawrzeć w krótkim wykładzie, w związku z tym postanowił użyć przykładu. Przyniósł kilka siatek, reklamówek, no i postawił najpierw na swoim stoliku wazę. Zapytał studentów, czy ta waza szklana jest pełna, czy pusta. No wszyscy odpowiedzieli, oczywiście pusta. Wtedy wyjął jedną siatkę, wyciągnął z niej kilka takich kamieni wielkości takiej, że ledwo garścią obejmował, wypełnił wazę, pyta, czy teraz jest pełna, czy pusta. No oczywiście, że jest pełna. Wszyscy widzą. Wyjął drugą siatkę, w której miał dużo drobnych kamyczków i okazało się, że dało się jeszcze całkiem dużo tych kamyczków zmieścić w wolnych przestrzeniach pomiędzy tymi dużymi. Teraz waza jest pełna, czy pusta? No, tu już zdania były podzielone. Na to wyjął jeszcze jedną siatkę z drobnym piaskiem, którego jeszcze tak potrząsając, żeby to się wszystko ładnie ułożyło, dało się jeszcze całkiem dużo zmieścić w wazie. Na koniec jeszcze wlał sporo wody, która pomiędzy ziarnka piasku się zmieściła. No i na koniec pyta, jaki wniosek płynie z tego eksperymentu. Wszyscy powiedzieli, że ile byś tam nie włożył, to zawsze jeszcze coś da się dołożyć, że tak w kalendarzu biznesmena zawsze coś się da jeszcze dorzucić. A na to on odpowiedział, nie o to mi chodziło. Prawdziwe znaczenie było takie, że gdybym wypełnił tę wazę najpierw piaskiem, to żaden duży kamień by się nie zmieścił. Jeśli włożę najpierw te największe kamienie, to drobne i tak jeszcze wejdą. Powinno się przepatrzeć dokładnie, jakie mamy zadania i znaleźć czas na pewno na to, co jest najważniejsze w życiu. I tak z punktu widzenia darmy moglibyśmy powiedzieć, zastanówmy się, co z perspektywy lat, jak będziemy wspominać, albo z perspektywy śmierci, czy po śmierci, co będzie miało znaczenie? Co będziemy wtedy wspominać? Jakie skłonności pójdą za nami poza ten próg śmierci? Co będzie wtedy pomocne? A co będzie takim po prostu jak ułuda, zjawa, sen, który minął i nigdy nie powróci? Jeżeli z tej perspektywy popatrzymy na to, powinniśmy na pewno znaleźć czas na to, co jest najważniejsze. Z perspektywy wielu żywotów, z perspektywy życia, śmierci i tak dalej. Jak znajdziemy czas na te rzeczy najważniejsze, to i tak da się jeszcze mnóstwo tych małych, w tym również rozrywka, odpoczynek, pohulanie z kumplami i tak dalej. To wszystko da się jeszcze zmieścić, jeśli nie pominiemy najpierw tego, co najważniejsze. Drugi rodzaj lenistwa. Trzeci. Drugi, bo te dwa zmieściłem w jednym. Gnuśność i pracowite lenistwo w jednym. Jako po prostu nieczynienie dobra, bo nie mamy na to czasu. Drugi rodzaj to jest takie lenistwo wypływające z, jak to po polsku dobrze powiedzieć, deprecjonowania siebie. Myślenie, a no wspaniałe są te idee bodhisattwy, ale ktoś taki jak ja, to nie da rady pomóc żadnej czującej istocie. Ja to jestem do niczego. Ja nie jestem w stanie nic dobrego zrobić. Jestem za cienki bolec po prostu. Za kiepski. Jeśli ma się tego rodzaju postawy, to naprawdę nie jesteśmy w stanie zrobić nic dobrego dla innych. Takie, to jest bardzo niewłaściwe rozumienie pokory. Oczywiście, że pycha, myślenie jestem lepszy od innych, oni wszyscy są gorsi,
to też jest szkodliwe, ale wiara we własne siły, zaufanie do siebie samego, wiara w swoje możliwości, to nie jest szkodliwe, to jest wręcz konieczne na ścieżce bodhisattwy. A ponieważ wielu ludziom w świecie zachodnim brakuje tej zdolności, troszkę zbyt mocno rozwinięte jest takie poczucie winy i niemocy, dlatego wielu nauczycieli, którzy pierwszy raz przyjeżdżali na zachód, po pewnym czasie jak poznali uczniów zachodnich, na przykład Trungpa Rinpoche czy inni, często mówili, że pierwszym krokiem na ścieżce bodhisattwy to jest zaprzyjaźnić się ze sobą, zaakceptować siebie. W tym znaczeniu właśnie porzucić takie szkodliwe poniżanie siebie. Zaakceptować siebie i zrozumieć, jestem w stanie coś zrobić. Jestem w stanie siebie rozwijać, poprawiać i jestem w stanie pomóc innym. Ale mamy taką wysoko postawioną poprzeczkę, na przykład dla Meryczana i po prostu co my tutaj jesteśmy w stanie zrobić w porównaniu z takim Tak, bardzo śmieszne. Już jesteś w stanie i robisz. Można zrobić spotkanie medytacyjne i nawet jak nikt nie przechodzi, to i tak wiesz, że jak to mawiał Władek Czarnik, że duchy tego miejsca się przyzwyczają, że zawsze o tej porze w tym miejscu odbywa się medytacja, nawet jeśli jest tylko jedna osoba. To jest coś takiego, co działa gdzieś na takim jakimś niewidocznym planie, po pewnym czasie to zaowocuje. Jak pojawia się jezioro, mawiał XVI Karmapa, to łabędzie przylecą. Jest takie miejsce, ktoś medytuje, jeśli robi to z czystą intencją, to pojawi się ktoś drugi, pojawi się ktoś trzeci, ludzie będą wiedzieli, aha, ale jest tam takie miejsce zawsze, jak tam powiedzmy tego dnia o tej porze pojadę, to jest tam jakaś praktyka. Pomalutku na pewno to zaowocuje. Chociażby w ten sposób można praktykować pilność czy gorliwość, która przynosi pożytek innym. W szczególności trzeba pamiętać, że gorliwość, ale to o tym jeszcze będzie później, najważniejsze jest raczej regularne, długotrwałe wysiłki. To przynosi dużo większe rezultaty niż na przykład raz do roku na weekend się zebrać intensywnie, a potem długo nic. Dużo więcej pożytku będzie z tego, żeby codziennie robić coś przez 3 minuty, coś dobrego, 3 minuty, 5 minut, ale codziennie. Albo powiedzmy prawie codziennie, bo już nie wymagajmy tak codziennie. Czasem się zdarzy, że ktoś nie będzie w stanie, ale prawie codziennie i to już będzie przynosić dużo większe rezultaty niż tak raz na jakiś czas. Tak zwany słomiany ogień, krótki, a intensywny. I wreszcie trzeci rodzaj lenistwa, to jest tak zwane grube lenistwo. Lenistwo, przypominam, jest tu rozumiane jako przeciwieństwo znajdowania radości w czynieniu dobra. I to grube lenistwo oznacza na przykład przywiązanie do takich działań jak niszczenie wrogów, gromadzenie bogactwa i tak dalej. Poświęcanie całego czasu, proszę co i tak dalej. Na przykład jakieś negatywne czyny, jak powiedzmy zabijanie czujących istot dla przyjemności, przez na przykład wędkowanie czy polowanie. I to, co jest przeciwne cnotom bodhisattwy, przywiązanie do tego, tkwienie w takich nawykach, to jest tak zwane grube lenistwo. Gromadzenie bogactwa dla bogactwa, tak? Jo. Kiedy to jest celem twojego życia. Bo bogactwo samo w sobie nie jest niczym szkodliwym. Przytrafi może być. Trudno, tak. Nie muszą wszyscy buddyści być żebrakami. Trzeci punkt. Klasyfikacja. Klasyfikacja gorliwości. Pierwsza to jest gorliwość, która jest jak zbroja. Zbroja, nazwa pochodzi stąd, że jest to zbroja, która chroni nas przed strzałami lenistwa. Drugi rodzaj to jest jakoś zupełnie inaczej przetłumaczone na angielski. W wersji, które ja to mam w pamięci, to jest tak zwana gorliwość, która nigdy nie